Kanał Niebajki prezentuje serię krótkich czytanek dla młodzieży. O życiu, pracy i relikwiach świętych patronów polskich. Zawsze żywi. Błogosławiony Bogumił, arcybiskup gnieźnieński. Grób w Uniejowie, cześć relikwii w Dobrowie, województwo łódzkie. Obraz przedstawia błogosławionego Bogumiła jako arcypasterza. Błogosławiony Bogumił urodził się w Koźminie. Zamożni jego rodzice pochodzili z Czech. Pierwsze nauki pobierał w Gnieźnie, następnie w Paryżu. Jako młodzieniec był poważnym i statecznym. Po śmierci rodziców objął majątek pod swój zarząd i umiał go użyć na chwałę Bożą i dobro bliźnich. Zbudował kościół w Dobrowie i część ziemi oddał na utrzymanie przy nim proboszcza. Następnie został kanclerzem przy arcybiskupie gnieźnieńskim Jarosławie. Po dobrem zaś przygotowaniu przyjął święcenia kapłańskie i został proboszczem w Dobrowie. Po kilku latach arcybiskup Jarosław powołał Bogumiła na dziekana kapituły gnieźnieńskiej. Wreszcie, po śmierci arcybiskupa, jednogłośnie wybrany został przez kanoników katedralnych na następcę po nim. Papież Aleksander III wybór ten zatwierdził. Jako biskup Bogumił wielce dbał o dobro, tak duszę, jak i ciała swych diecezjan. Cystersom zaś ufundował w Koronowie klasztor. Podobnie jak błogosławiony Wincenty Kadłubek, Bogumił za zezwoleniem papieża zrzekł się urzędu arcybiskupiego i udał się na wysepkę między wodami Warty i Neru. Tu, oprócz pokutnych ćwiczeń, nauczał ludzi, a nieraz udawał się do Dobrowy, gdzie głosił kazania. Na tejże wysepce zakończył swe świątobliwe życie, a stolica apostolska ogłosiła go błogosławionym. Legenda. Stare kroniki opowiadają następujące wypadki z życia błogosławionego Bogumiła. Jako dziekan kapituły katedralnej był Bogumił równocześnie i proboszczem w Dobrowie. Obydwa te obowiązki starał się pogodzić bez uszczerbku dla któregokolwiek z nich. Gdy tedy wypadło na niego odmówienie brewiarza w katedrze gnieźnieńskiej, nie zaniechał tego obowiązku, choć musiał w ten sam dzień rano odprawić mszę świętą dla swych parafian w Dobrowie, odległym od Gniezna 15 mil. Dobrą jego wolę wypełnienia swych obowiązków nagrodził Pan Bóg cudem, gdyż Bogumił zdążył na czas ze mszą świętą do Dobrowy, czego przecie o ludzkich siłach dokonać by nie mógł. Pewnego razu zaś błogosławiony Bogumił nauczał lud zebrany nad brzegiem Warty. Po odprawieniu tamże dla nich nabożeństwa zgromadził koło siebie wszystkich głodnych, aby ich nakarmić. Rozkazał tedy rybom, żeby się przy brzegu zebrały. I wtedy wiele z nich między lud rozdał, tak, że nikomu nie brakło. Modlitwa. Wysłuchaj, prosimy, Panie, ludu Twego, całą duszą poddanego Tobie, aby za wstawiennictwem błogosławionego Bogumiła, wyznawcy Twego i biskupa, o co z wiarą i słusznością prosi, otrzymał. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Ojcem i z Duchem Świętym żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.